Więc witam was ponownie. Słuchajcie, kolejna taka ciekawostka. Pewnie niektórzy z was wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, no to się teraz dowiedzą. Ja powiem tak, zawczasu szykujcie sobie lepiej jakiś szałas w lesie, bądź budujcie jakąś ziemiankę w lesie, bo no będzie się dużo działo. Na razie póki co jest tak zwany spokój, usypianie czujności naszej, ale niestety za niedługo będzie się tutaj dużo bardzo złego działo u nas w Polsce. Dzisiaj będziemy poruszali no w sumie no kilka takich spraw, bo tutaj mamy i tą całą procedurę postępowania w stosunku do osoby podejrzanej o... Prawda, wiadomo o co chodzi. Ja tych słów nie wymawiam z tego względu, że no słuchajcie, kanały na YouTube znikają, filmy są usuwane. Także widać, że komuś zależy, aby prawda nie wyszła na jaw. I teraz tak, no tutaj będziemy się poruszali sprawę youtubera, który ma założony kanał o nazwie Ether TV. Nie wiem, czy pamiętacie, ostatnio wspominałem o tym kanale. Do tego jeszcze tematu wrócimy. No to się teraz obecnie dzieje na świecie, to słuchajcie, susze i tak dalej. Co tu jeszcze można poruszyć? Sprawę pożarów w Czarnobylu. Tam też się robi niewesoło. Czy no, chociażby wybuch 6 wulkanów naraz w Indonezji. Także to już mamy, słuchajcie, no mało tego. Teraz okazało się, no są już takie przecieki z NASA i tak dalej. Tutaj NASA też potwierdza, aczkolwiek no nie chcą tutaj ludzi straszyć z tego względu, że okazało się, że najprawdopodobniej leci do nas asteroida, która ma uderzyć w Ziemię w 2024 roku, także no będzie się działo. Także mamy, słuchajcie, wszystkie przepowiednie kataklizmu, apokalipsy, Armagedonu i tak dalej. Dobra, może tutaj pierwszy temat, procedura postępowania, no wiadomo, osoby, o której jest podejrzenie, że ma w sobie to coś, prawda? No to tutaj głównie skupimy się teraz tak, na tym ostatnich właściwie tutaj, na tych ostatnich tutaj słowach. Czekajcie, tutaj tą ostrość wyłapię. I teraz tak, słuchajcie. Bo tutaj wielu z was mówi, a nie dam się zaszczepić, będę walczył i tak dalej. Słuchajcie, nie macie nic zagadania, dostaniecie pałą przez łeb i tyle. Mówię w takim prościejszy sposób. A jak będziecie stawiać opór, no to mają prawo was nawet... No i także tutaj macie, słuchajcie, jeżeli chodzi o te szczepionki, prawda? Będą przymusowe, przymusowe i nie ma się nic do gadania. Tak, kochani, do tego właśnie doszło. I teraz tak, tutaj macie. My tutaj głównie skupimy się na tutaj tych słowach, właściwie tutaj, o jest. Środki przymusu bezpośredniego. I teraz tak, tutaj jeżeli chodzi o najważniejsze te słowa. Przytrzymywanie polega na doraźnym, krótkotrwałym unieruchomieniu osoby z użyciem siły fizycznej. Tak, kochani, będziecie wyłapywani na ulicach, ładowani do jakichś tam, nie wiem, słuchajcie, busów, osobówek, nie wiem, jak to nazwać. I następnie, słuchajcie, następne postępowanie, jeżeli chodzi właściwie o osoby, prawda, które będą łapane. Unieruchomienie. Jest to obezwładnienie osoby z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa. Proszę bardzo. I teraz macie tutaj przymusowe podanie leków i to będzie akurat ta szczepionka, która jest obecnie szykowana dla nas. Zaznaczę, że szczepionka będzie pochodziła od Billa Gatesa. Polecam zagłębić się w temat. Obecnie jest to wróg publiczny numer 1. Z tego co wiem, to jest ścigany nawet przez Donalda Trumpa. Został wezwany do Ameryki. Aczkolwiek no, nie chce przyjechać do Ameryki, bo wiedział, co by, bo dobrze wie, co mu zrobią, jak tylko wpadnie w ręce Amerykanów. Słuchajcie, Bill Gates jest naprawdę tutaj, ma dużo na sumieniu naprawdę ludzkich żyć. Ale to już mniejsza o to, bo tutaj nie chcę mieć, prawda, potem problemów. I teraz tak, jeżeli chodzi o przymusowe podanie szczepionki, czy tam leków, prawda, ale wiadomo, że tu u nas będzie podawana szczepionka. I teraz tak, jest doraźnym lub przewidzianym w planie postępowania leczniczego wprowadzenia leków do organizmu osoby, do osoby bez jej zgody. Także tutaj
Czekajcie, bo to tak ciężko, gdzie to jest tutaj. Czekajcie chwilę. Bez jej zgody. Dokładnie. Nie macie, słuchajcie, nic do gadania. Także tutaj, słuchajcie, stawianie oporu i tak dalej. Nic wam nie da. I nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli będzie podejrzenie u was, że macie w sobie owego wirusa, no to mogą was nawet na miejscu, prawda, jak to się mówi, możecie się przenieść na tamten świat w ciągu paru sekund. I tutaj macie, o zastosowaniu wymienionych środków przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie przez osoby wykonujące zawody medyczne. Uwaga! Użycie lub wykorzystanie opisanych powyżej środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy policji lub straży granicznej. Jeżeli chodzi teraz o straż graniczną, nie wiem, czy wiecie, ale straż graniczna została wyposażona już w ostrą amunicję, także jak będziecie chcieli uciekać na drugą stronę, do Niemiec na przykład, no to się zdziwicie. Następuje zgodnie z przepisami ośrodka przymusu bezpośredniego i broni palnej. Broni palnej, zaznaczę. Także wiecie, co się nam tutaj szykuje. I to by było na tyle. Tutaj, słuchajcie, jeszcze jest jeden haczyk. Za chwilę wam go przedstawię. Tak zwana ustawa 1066. No więc teraz tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą ustawę, prawda, 1066 tak zwana, ona nie została jeszcze obecnie zniesiona, z tego co mi się udało dowiedzieć, to gdzieś tam, prawda, leży w tak zwanej zamrażarce Sejmu i tak dalej, także to na to nie liczcie, że to zostanie zniesione, aczkolwiek tutaj w krótkim takim przekazaniu dla was, po prostu nasze państwo, nasza władza właściwie, będzie mogła wezwać do pomocy tak zwane siły z zagranicy, i tutaj chociażby, słuchajcie, mogą być to Niemcy lub nawet Amerykanie, którzy tutaj u nas stacjonują, także no będzie się dużo działo, także mogą być rozruby na ulicach, jakieś naprawdę rewolucje tworzone i tak dalej, no to tutaj, słuchajcie, nasz rząd może wystosować takie, prawda, taką prośbę i no będzie się działo do pomocy, prawda, jak to się mówi, czy to policja, czy to, słuchajcie, wezwać wojsko z innych krajów, jak to się mówi, z innego państwa, i słuchajcie, tutaj mamy całkowitą kontrolę nad Polakami, także no co tutaj dużo mówić, będziecie wyłapywani i szczepieni na siłę. No, także będzie się dużo, dużo naprawdę, słuchajcie, tutaj złych rzeczy się dla nas szykuje, no ale no tutaj, no niestety, no, do tego akurat dochodzi, że też mogą tą ustawę jakby wziąć pod uwagę i powiem tak wam, zawczasu szykujcie sobie czy to szałas, czy to ziemiankę w lesie, bo tutaj niestety, ale źle to wygląda. Słuchajcie, kolejny taki temat, prawda, ostatnio też polecałem ten kanał Ether TV. Też fajnie tutaj gość opowiadał na temat końca świata, tak zwanego resetu, prawda, że co ileś tam lat, 677 następuje tak zwany reset. Reset ziemi, jak to się mówi. No miał tutaj fajnych, takich sporo ciekawych filmików wciągających i naprawdę dających do myślenia. No i teraz zobaczcie, co się tutaj stało. Wszystkie jego właściwie filmy wyparowały. Dosłownie, nie ma nic na jego kanale. I to teraz sprawa wygląda następująco. Co się stało, prawda? No na pewno bana nie dostał od YouTube'a z tego względu, że jeżeli byłby ban, no to byłoby napisane, że kanał został usunięty z powodu naruszenia wytyczności i tak dalej YouTube. Także bana na pewno nie dostał. I tutaj pewnie z was zastanawia się, co się mogło wydarzyć. Tutaj następnie wchodzimy na kolejny trop. Jest to jego kolega dziad tak zwany. No i tutaj mamy coś takiego, słuchajcie, taki opis, prawda, że dzisiaj policja aresztowała
Ethera, przedstawiła mu poważne jakby problemy, zarzuty, prawda? Bezpodstawne zarzuty kryminalne nawet, zobaczcie. Skonfiskowali sprzęt i tak dalej. I powiem tak, o ile jest to prawda, bo na razie, słuchajcie, tutaj widzę, czytając komentarze ludzi, no tak, część myśli, że jest to zwyczajna ściema, że jest to po prostu ustawka i tak dalej, no ale zobaczymy, co tutaj się tak naprawdę będzie działo. Jeżeli jest to prawda, no to po prostu swoimi filmikami Ether trafił w samą dziesiątkę. Także dlatego go zawinęli i chcą go uciszyć z tego względu, żeby no nie siał więcej paniki. No czyli to też można powiedzieć, no był niewygodny i po prostu no, chcieli go uciszyć, chłopaka. Ja powiem tak, takie moje zdanie ode mnie, jeżeli w ciągu miesiąca nie doda żadnego filmu, no to wiadomo, że Ether już raczej nie będzie nadawał i został po prostu usunięty. Ale zobaczymy, jak się tutaj sytuacja rozwinie, bo tutaj właśnie czytam, że tutaj jest sporo właściwie, no są też takie właściwie te różne, że po prostu boją się tego, co Ether pokazał i tak dalej. Także no, jeżeli jest to prawda, no to naprawdę tutaj mamy koniec wolności słowa i źle to wygląda. Także tutaj jest tym końcem świata. Chociażby słuchajcie, tutaj rok 2024, że nadlatuje asteroida na Ziemię, właściwie leci w kierunku Ziemi, no to także tutaj mamy też no niezłe cyrki się będą działy. No miejmy nadzieję, że jest to tylko jakiś, prawda, fake, jak to się mówi, no ale żeby usuwać swoje filmy, no nikt takiego, prawda, takich rzeczy nie robi, żeby nagle tyle filmów wyparowało i nic nie zostało. Tak jak mówię, najprawdopodobniej mogły tutaj zadziałać jakieś, prawda, siły urzędowe, prawda, i żeby więcej po prostu nie gadał, no to go uciszyli w ten sposób. Zobaczymy, jak się tutaj sprawa rozwinie, także może tutaj dajmy mu, który jest akurat, no 19 kwiecień, także zobaczymy, jak tam będzie do maja, czy jakiś filmik doda, ewentualnie sobie jeszcze poczekamy kilka dni. Jak już ten maj minie, prawda, czy jakiś filmik zostanie dodany. Jeżeli żadnego filmiku nie doda, no to wiadomo, że tutaj ktoś zadziałał, aby Ethera uciszyć. No, słuchajcie, mamy kolejne, no, jak naprawdę to, co się dzieje teraz, to... no, słuchajcie, tutaj mamy jak z apokalipsy, prawda, różne przepowiednie. Chociażby, słuchajcie, no... Nie wiem, czy wiecie, ale płoną lasy w Czarnobylu, także też jest niewesoło. I tutaj też wynika z tego, że ogień zbliża się do elektrowni. Także no jeżeli to tam, słuchajcie, wszystko też pójdzie w niebo, no to jak zawieje, no to wiadomo, no to no, w zasadzie dużo gadać, no znowu będą dziwne, prawda, zachorowania i tak dalej, no także widzimy, że niestety, ale źle się dzieje, źle to wygląda. No obrazki, prawda, jak po apokalipsie jakiejś, no także no, niewesoło to wygląda. Następna sprawa, słuchajcie, wybuch 6 wulkanów naraz w Indonezji. Kolejna taka właśnie przykra sprawa. A także dzieje się i dobra, teraz może słuchajcie. Kolejna sprawa.
na temat owego resetu. Chcę, abyście się po prostu wsłuchali w te słowa tutaj, ponieważ też no nie jest może aż tak do końca źle. O ile tutaj jest prawda przedstawiona na tym filmiku, no to jest jakaś nadzieja. Tylko mówię, trzeba być właśnie kumatnym, żeby zrozumieć, o co chodzi. Tutaj tak można powiedzieć, że wtajemniczone osoby będą wiedziały. Pamiętacie, ostatnio też wspominałem na temat tunelu Gotharda w Szwajcarii, prawda? Że zmierzą się siły dobre ze złymi. I to słuchajcie, wszystko dzieje się tutaj na naszych oczach. Teraz tutaj posłuchajcie sobie tego filmiku. Dass alle Menschen, ungeachtet, ob Mann oder Frau, homosexuell, heterosexuell oder dazwischen, egal ob schwarz oder weiß, Asiate oder Inder oder anderer ethnischer Gruppe. Es ist egal, was deine Landesangehörigkeit ist oder wie dein Nachname buchstabiert wird. Es ist nicht wichtig, ob du Katholik bist, Moslem oder Jude oder ob du überhaupt glaubst. Es spielt keine Rolle, ob du reich bist oder arm, ob du unbekannt bist oder berühmt. In diesem Land, in den Vereinigten Staaten, unter diesen Farben, in diesem Land, unter Rot, Weiß, Blau, sind alle Amerikaner kreativ, frei und gleichwertig. Witam Państwa dzisiaj w moim krótkim filmie. Proszę Państwa, to przemówienie generała amerykańskiego wczoraj przekonało mnie, że jednak jest trochę inaczej niż jest. To znaczy, że na świecie, można powiedzieć, są różnego rodzaju siły. Są siły dobra, siły zła. Jest noc, jest dzień, jest czarno, jest biało, jest zimno, jest ciepło. Także nadzieja jest, że te siły satanistyczne nie są aż tak silne, jakby nam się na pierwszy rzut oka wydawało. Tutaj ten generał mówi, że w Stanach Zjednoczonych, proszę Państwa, powstanie nowy rząd z ludźmi, dla ludzi i po to, żebyśmy mogli normalnie żyć, aby te siły pozytywne wygrały, że niebawem stanie się to. Proszę Państwa, więc bardzo, bardzo pozytywna wiadomość z armii amerykańskiej. Dlaczego, proszę Państwa, to jest takie ważne? A więc możemy powiedzieć, że w zasadzie światem rządzą trzy takie siły główne. Cały świat jest obsadzony na trzech kolumnach, na trzech słupach. Pierwszym tym słupem to jest Londyn z Wall Street, z Bankiem of London. To są pieniądze. Tam, stamtąd nie dochodzą nas żadne pozytywne, proszę Państwa, sygnały. Tam dalej chcą nas rabować, dalej chcą kontrolować, dalej chcą nam zabierać pieniądze. Drugim takim słupem, proszę Państwa, jest Watykan. Z Watykanu no, to się dzieje, też nie widać pozytywnych, proszę Państwa, nie widać pozytywnych sygnałów. Papież Franciszek podobno jest w kwarantannie takiej przymusowej, odprawia mszę w jakichś do żni podobnych ołtarzach, a więc jego przekaz, a więc tego głównego aktora watykańskiego, jego przekaz jest bardzo negatywny i nie dopatrzymy się tam próby zmiany. Watykan, to przypomnę, to jest propaganda, to jest ten drugi słup, ideologia. No i mamy trzeci, proszę Państwa, bardzo ważny słup, to jest armia, to jest siła i tą trzecią podstawą, na którym stoi obecny świat, jest amerykańska armia, która jest w stanie w zasadzie wszystko zmienić i tutaj stąd dochodzą nas bardzo, bardzo pozytywne wiadomości. Proszę Państwa, to przemówienie do generała zmusiło mnie do przejrzenia paru stron niemieckojęzycznych. Wszedłem na stronę, proszę Państwa, o nazwie Verbinde die Punkte, strona niemiecka, na której z niemiecką dokładnością, z niemiecką jakąś taką super, super jakąś zasadą działania, a więc bardzo, bardzo dokładnie, bardzo rzetelnie. Ta strona zajmuje się tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, tym, co dzieje się wokół Donalda Trumpa, tym, co dzieje się w armii. Verbinde die Punkte, a więc połącz punkty. No i z tej strony wybrałem kilka takich
tej strony wybrałem kilka takich, proszę Państwa, wiadomości, które wydają mi się być bardzo, bardzo interesujące. A więc może połączenie korony i wojsk amerykańskich. Stwierdzono, że w tych miejscach, gdzie nastąpiły największe ilości zarażeń koroną, w tych miejscach w Stanach Zjednoczonych... I teraz słuchajcie uważnie. Były widoczne, zaznaczone przez sejsmografy trzęsienia ziemi, proszę Państwa, a więc połączmy te punkty. Amerykańska armia wchodzi pewnie tam w podziemia i usuwa szatanistów z ich ciemnych tuneli. Tam, gdzie największa ilość zachorowań na koronę, tam są trzęsienia ziemi w Stanach Zjednoczonych. To jeden punkt. Drugi taki ciekawa sprawa, która zaobserwowana została właśnie na tej stronie Verbindende Punkte. Zdjęcie z samolotem, który ląduje i wychodzi z niego Donald Trump. Proszę Państwa, zdjęcie z lotniska. Okazuje się, że na lotnisku czeka na niego para, która przypomina dosłownie zmarłego podobno J.F. Kennedy'ego juniora z jego żoną, a więc na lotnisku widać, że tutaj to może być to połączenie do rodziny Kennedy, że J.F. Kennedy żyje i razem planują tutaj jakąś większą akcję. A propos Kennedy, proszę Państwa, dochodzi nas następna wiadomość. Robert Kennedy junior, a więc jakiś bratanek Kennedy'ego, który żyje notabene i odezwał się ze straszną krytyką Billa Gatesa. Jego oświadczenie ukazuje... Tutaj niestety musiałem kawałek usunąć z tego względu, że tutaj są pewne słowa niewygodne na YouTube. Dobra, lecimy dalej. A więc dobra wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Teraz dalej pozytywna wiadomość z Indii, z nieoficjalnych kręgów przyrządowych. Proszę Państwa, dochodzą głosy, że Indie po ostatniej akcji Billa Gatesa, gdzie zaszczepia... Dobra, powiem w ten sposób. Dalej to już nie ma sensu tego puszczać. Ten filmik jest na YouTube, także można sobie samemu całego go zobaczyć. Ja tego nie puszczam, bo nie chcę stracić kanału. I zobaczycie, czym tak naprawdę są owe szczepionki, którymi chcą nas zaszczepić. I teraz może jeszcze powiem tak, w ten sposób, jeżeli słuchajcie, te szczepionki już się pojawią, no to trzymajcie się od nich z daleka. Jak się zagłębicie w ten temat, Billa Gatesa i tak dalej, szczepionek... Aha, pamiętajcie jeszcze jedno, że on nikogo ze swojej rodziny nie zaszczepił na jakąkolwiek szczepionkę, także możecie sobie tylko... Możecie właściwie się domyślać, co tak naprawdę jest nam szykowane i trzymajcie się jak najdalej od takich rzeczy. Już zobaczcie, sama nazwa, przymusowe szczepienia, wbrew waszej woli, także no ja słuchajcie, już widzę co się będzie działo na ulicach, jakie będą cyrki, bo ludzie, którzy są kumaci, to wiedzą co to oznacza. No, część ludzi pewnie pójdzie prosto się zaszczepić, także to od razu współczuję tutaj i życzę dużo zdrowia. Po prostu pójdą jak roboty takie. Ale nic nie poradzimy, no niestety telewizja wyprawa mózgi całkowicie zrobiła z nich. Jak to się mówi, lemingi, no tutaj nikogo nie obrażając, ale no dopiero ludzie się przekonają na własne oczy. Także tam będą się działy dańtańskie sceny, podejrzewam, w Polsce. Ja się tylko, słuchajcie, obawiam, że wybuchnie u nas Majdan, tak jak na Ukrainie. Nie daj Boże, żeby do tego doszło, no bo to będzie, słuchajcie, tragedia. To będzie naprawdę tragedia. No to co tu, słuchajcie, jeszcze można powiedzieć? Te wszystkie przepowiednie, te kataklizmy i tak dalej, apokalipsy. Jeszcze mało tego, słuchajcie. No, grozi nam niesamowita susza w tym roku, niesamowity głód będzie. No zobaczcie teraz, już ostatnio wspominałem, że no nie ma deszczu w Polsce, no także zresztą nawet widzicie, że jak spadnie raz, dwa czy trzy deszcz razy w miesiącu, to jest cud, to i tak jest, słuchajcie, za mało. Następna sprawa, propos tych całych apokalips i tak dalej, na przykład zobaczcie, ileś tam lat do tyłu była bardzo ciężka zima i to był rok, dokładnie to był rok 1126, tak, 1126, słuchajcie, to była niesamowicie ciężka zima. To była też jedna z takich apokalips.
Słuchajcie, co się tam wyrabiało? Głód był niesamowity, mróz był niesamowity. Powiem tak, mróz był tak silny, że sobie wyobraźcie, ptaki zamarzały w locie. A głód był taki mocny, że ptaki nawzajem się zjadały w locie. Także sobie słuchajcie, wyobraźcie, co się tak musiało dziać. I ta zima długo się bardzo utrzymywała, no i dochodziło do tragedii, no niestety, no tak co ileś tam lat po prostu coś musi być, coś musi spaść na ziemię i tak dalej, takie no, różne jakieś kataklizmy. No na razie ludzie w to jeszcze nie wierzą, bo siedzą na razie w domu, jak to się mówi, zostań w domu, teraz wszyscy namawiają. Także już te same słowa, zostań w domu, no, o czym świadczą, prawda? Ta epidemia to jest właściwie wszystko o kandupy robić pod przykrywkę. I no jeżeli jest prawdą, że tak asteroida do nas zmierza i ma uderzyć w Ziemię w 2024 roku, no to wszystkie te elity, słuchajcie, najwyższe głowy państw, one się po prostu ewakuują w ostatnim momencie. Pochowają się chociażby w tunelu Gotarda w Szwajcarii, także słuchajcie, Ameryka, no Niemcy, wszyscy mają słuchajcie potężne chodniki wydrążone, potężne słuchajcie miasta utworzone pod ziemią, kilka kilometrów nawet, to jest coś niesamowitego, normalnie mają miasta pozakładane pod ziemią, tylko też tak za bardzo o tym się nie mówi, prawda, także to jest wszystko też przygotowywane, a zwykle obywatele niestety, no to będzie tragedia. Nie wiem, czy wiecie, aczkolwiek tutaj no, może dojść, prawda, do jakichś przepychanek, do jakiejś wojny między różnymi państwami. No Rosja potwierdziła, że słuchajcie, na swoich łodziach podwodnych mają takie pociski, że sobie wyobraźcie, jak to wystrzelą w morze, jak to walnie w morze, to słuchajcie, są w stanie wywołać sztuczną falę tsunami. I teraz uwaga, jeżeli ktoś ich zaatakuje, tak jak zresztą sami powiedzieli, jeżeli ktoś ich, jakiś agresor zaatakuje, to są w stanie to, słuchajcie, wystrzelić i tą sztuczną falę jakby tsunami skierować w wojska nieprzyjaciela, prawda? I teraz, słuchajcie, tu jest uwaga, bo tu jest naprawdę, dochodzi do strasznej rzeczy, z tego względu, że słuchajcie, ta sztuczna fala tsunami może osiągnąć 1200 metrów wysokości. Także wszystko zostanie zmiecione, co stanie jej na drodze. Także no tak dokładnie słuchajcie, mamy taki sprzęt na świecie. Tutaj też słyszałem o tak zwanych wystrzeliwanych, prawda, w kosmos satelitach, prawda, jedną za drugą, prawda. No i mówię, to jest akurat taka teoria, mówiąc o tym, że na sam koniec, jak już dojdzie do tego tak zwanego końca świata, no to na niebie ma się pojawić, prawda, obraz apokalipsy, że po prostu te jakby wszystkie satelity wyślą, no między sobą będą wysyłać takie pewne sygnały, prawda, i tak dalej, że powstanie naprawdę na całym świecie. To będzie widoczne na każdym, na każdej, słuchajcie, gdzie byście nie byli, nieważne, czy będziecie, słuchajcie, w Warszawie, czy w Waszyngtonie, czy w Peru, czy w Meksyku. Wszędzie, słuchajcie, ma się pojawić wielki, jakiś taki, co się mówi, no po prostu coś, taki obraz, o coś w tym stylu, że to będzie, słuchajcie, wyglądało jak obraz końca świata. No czy jest to możliwe, no słuchajcie, właściwie w obecnych czasach? Po prostu, słuchajcie, stworzono taką choreografię, że no nawet, słuchajcie, są w stanie no wytworzyć naprawdę, no piekło na niebie, słuchajcie, jakieś, prawda, UFO, nie UFO, co tam będą chcieli, to wszystko zobaczycie na niebie w ostatnich dniach. Ale to słuchajcie, to już jest taka akurat teoria, że akurat takie coś mogą nam wypuścić. No, także tutaj jeszcze propos tych szczepionek, no to już sama nazwa mówi, że jeżeli będą przymusowe, no to wiadomo, że tutaj coś nam się szykuje złego, bardzo złego. I trzymajcie się od tego z daleka. No miejmy nadzieję, że tutaj sprawa Etera TV się wytłumaczy, że to nie są żadne żarty, że sam skasował filmiki i nagle się pojawi. Że nic mu się takiego nie stało. Właściwie, no, jak to powiedzieć, no mam nadzieję, że nic mu się nie stało i że ktoś mu tych filmików nie skasował. Że go tam chłopaka nie dorwali i mogą
mogło mu coś złego teraz zrobić, bo jeżeli coś takiego miało miejsce, to znaczy się, że trafił w dziesiątkę ze swoimi filmikami o końcu świata i tak dalej, o tych wszystkich przepowiedniach, że nadchodzi bestia i tak dalej. No, także to są takie no, dziwne tematy. Dla normalnego człowieka jest to nie do uwierzenia, prawda, że takie coś w ogóle może nadejść. Także wszystko to, co mamy słuchać w tych wszystkich filmach amerykańskich, no, może się potwierdzić, prawda, o końcu świata i tak dalej. Także mówię, uważajcie i cieszcie się z każdego dnia, który nam pozostał, bo będzie niewesoło. Także trzymajcie się i do zobaczenia.